Andzia, co ty robisz? A na co ci to wyglądu? Na aerobik? Co może robić kobieta na kolanach w kuchni? Ciebie się już nic pytać nie idzie. Tyś jest obraźliwo, ponuro żeś się zrobiła i za mądro tyżni. Ja nie jest mądro, ty! Jakbyś była mądro, to nie myłabyś teraz podłogi, bo ją wcześniej umył. No i co, zrobiłaś się jeszcze czarniejsza niż była, nie? Jeronia, ja ci chciał ino pomóc! Ty, wiesz co, ja wolę, żebyś ty lepiej brudził, bo jak ty marasisz, to przynajmniej to na coś wygląda. Jak sprzątasz, to nie wiadomo, o co się rozchodzi. O, dzień dobry. Dzień dobry. Nowa? Nowa. No super, ale klawa bryka. Przepraszam. No, wie pan, my się tak czasami słabo dogadujemy. Proszę wybaczyć, porozmawiamy innym razem. Dzisiaj bardzo się spieszę. No ale chociaż 5 minut, wie pan, bo ja mam taką super propozycję biznes dla pana. Przepraszam, tempus fugit. Nie taki tempus, nie taki tempus, proszę pana. Ja może tak czasem wyglądam, ale główka u mnie pracuje. Wierzę, mimo wszystko, przepraszam. Ale no, no... Byś nie godała, to mnie się to nawet podobało. Wiesz jak to jest, Andzia? Kiedyś, miliony lat temu, ludzie chodzili na czterech nogach. Ale potem była ewolucja, chopy się wyprostowali, a nikere kobiety już tak zostały. Ty, miał żeś kiedyś mokry knebel w gębie, ty Neandertalu Śląski. Co? Ciebie z tą ewolucją też coś nie wyszło, ty. Do dzisiaj masz dwie lewe ręce i głupio głowa. O, ino nie lewe, przepraszam bardzo. Ja na kopalni obsługiwał kombajn. Tak żeś go obsługiwał, że mi się zdaje, już wiem, czemu się ta kopalnia zawali. A ty, co się tak skradasz, jak cicho ciemny? Chyba wam się dzwonek zepsuł. A klupanie co, też się zepsuło? No. Ty, Berci, jak ty się z gościem witasz, ty dżentelmenie jedni? Przepraszam bardzo. Cześć, Zbyszek. Wybacz, baba mnie znerwowała, do ciebie nic nie mów. Wiem. Cześć, Anię. Halu. Nikere warszawiaki są prawie jak ludzie, nie? Cik. No, kochani, ale brykę dzisiaj widziałem. Zgadnijcie, czyją. Co mnie to obchodzi? Wiadomo, że nie moja. Twojego szwagra. Kupił sobie nową. O, widzicie? Szwagra. To jest pierun. Hapol pieroński, wypasiony na ludzkiej biedzie. Bercik, wiesz, jakiś ty jest dwulicowy. Jak go widzisz, to ci się gęba od ucha do ucha śmia. Jakbyś mógł, to byś mu się w pas kłaniał, a za jego plecami to... O, ja. Czemu ja mu się nie mógł kłaniać w pas? Przecież to jest mój szwagier. Ja jest wychowany na wartościach tradycyjnych. A cudze auta mnie nie interesują w ogóle. O, zaraz. Jakbyś zobaczył, no, nie wiem. Ciekawy byś był. A, ciekawy? Bo to wy warszawioki, no. Wy widzicie auto, dum, pieniądze. Co to jest auto, hopie? Co to jest? Co? No to jest ino kupa blachy, rozumiesz? To jest nic. No i ważniejsze jest to, co człowiek ma w środku. Dusza. To jest najważniejsze. Czym tam dzisiaj handlujesz? Aha, o właśnie. Uwaga. Dzisiaj pan Zbynio proponuje... plastiki, no, jakby ktoś robił remont czy coś, proszę bardzo, na każdą okazję. Fajny, sprzedaj mi taki. Anusia, dla ciebie egzemplarz gratis, prezent od firmy, proszę bardzo. Nie, dziękuję. No, cała przyjemność po mojej stronie. Ty myślisz, że ci te pieroństwo pójdzie na targu, ja? No, przecież już jedno poszło. No, coś wreszcie musi pójść, nie? Bercik, a może byś ty ze mną poszedł tam na ten targ? Tam cały żuk wiader stoi. Zagadasz po śląsku i może wreszcie ode mnie kupią. Bo cały czas myślą, że ja jakiś chłopcy czy co? A wiele procent dowóz? Może. 10? 20? Bercik, najważniejsza jest dusza. 30? Czyś ty zwariował? 20 dla mnie, a 10 do mojej duszy. Dobry, Karlikowa. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, a co to ty, Berciku? To już będziesz handlował. No też, robię dobry uczynek. Pomogą mu za 40%. Zaraz. Za 30? Też się materialistą zrobił. Oni w tej Warszawie wszystkie takie hapić na pieniądze.
Dobra, w porządku. 35. A co będziecie przedawać? Co? To, proszę bardzo. Wiadereczka jak laleczka. Ciepło, parno za pół darmo, no. Plastikowe wiaderko, piękniejsze od futerko. Smerkusie, taki kibelek mój stary szuka na wapno. A co? Szczaskał mu się ostatni kufel i nie ma w czym piwa pić. Co ty godosz? Nie, no on chce hasiok wapnem posypać. No, administracja, to ani za 100 lat tego nie zrobi, nie? A no śmierdzi prosto w łokna. No a ten kibelek to będzie w sam roz na wapno. A co to ten hasiok? Śmietnik, nie wiesz? No to jak dla szanownej pani... Za 15 zł. Brać, kupować, nie targować, a nie będzie się żałować. No, zaraz ci wam przyniesę. Panie Zbyszku, z nieba mi pan spod. Pani Karlikowa, ja? Oddam pani, jak wrócimy z bazaru. Dobra. Becik, niech będzie te 30%, ty mnie szczęście przynosisz. Widziałeś, od razu wiadro sprzedałem. No. To chyba u was na to jest popyt. Ja ci zaraz zgodę, że tak będzie. To wszystko dzięki mnie. No, z tym, że ja nie potrzebuję połowy z tych dwóch dych. Ja nie jest materialista. Mnie wystarczy 45%. No co ty, Beci? No to jak 40? Jarunie, Ernest! To jest twoje auto! Moje. Aleś se bryka kupił, kurde blady! Niezłe, to? Jakie mu ślepia piękne, ty! I nawet ty znaczek jeszcze nie urwany, pan! Bercik, pierunie! Aż strach ty jeździ, co? Jeszcze ukradną! No właśnie, mam problem. Wyjeżdżam w interesach do Wiednia. Do Wiednia? Do Wiednia, na 2 dni. No i szukam jakiegoś bezpiecznego parkingu, żeby go tam zostawić. No to zostaw go u nas, na placu. My go będziemy pilnować. U was na placu? No, chłopie, możesz na nas polegać. Ja? Dzień i noc będziemy patrzeć i obserwować, czy mu się nie stanie jakoś krzywda. Na was polegać, ja? Szczególnie po tym wszystkim. No wiesz, może w interesach to się no za bardzo mocne nie jest, no. Ale wartownikiem ja był zawsze bardzo dobrym. Zbyszek może poświadczyć. Pamiętam. Tylko raz mu akumulatory z czołgu zwinęli, a tak, to nie ma to tamto. No, i po co tego możesz stawiać na parking, szczerzony hopie? Ja ci go popilnuję za pół cyny. Nie wiem, jednak wolę zaufać profesjonalistom. A my absolutnie jesteśmy profesjonaliści. A może to pana do nas przekona, no, że warto w nas zainwestować? Dobrze. Jak może stać? Nie wiem, czy to dobrze robię, no. Dobrze robisz, dobrze, hopie. Wyrach, ty dobrze robisz. Ty za 2 dni będziesz nazad, on tak samo tu będzie stał. On będzie tak samo wyglądał. Mało tego, on będzie jeszcze lepszy. Bercik, nie, niech on wygląda dokładnie tak jak teraz, rozumiesz? Ty już nic nie ulepszaj. Bercik, wiesz, ile kosztował? Wiemy, drogi. No, do widzenia. Do widzenia. Panowie... Tak jest, ty wiesz, Ernest, że na nos to idzie polegać. Tak jest. Chodź, idziemy pohandlować, chodź. Coś ty głupio, dekel ci pizło. Ja muszę patrzeć, z czego żyję, hopie. Tu mam pewne pieniądze, a nie te twoje gruszki na wierzbie. No dobra, no to ty sobie tutaj popilnuj, a jak wrócę, to cię zastąpię. Cześć. No. Ten gaźnik musi być. Może tu? Pierdunie, Bercik. Co ty tu robisz, ty? Cicho. Środek do karoserii przyniosłaś? Przyniosła. Rozmieszałaś? Ja, tak jak żeś go dojem, do ci. To postaw, potem da płucowo karoseria. Na razie naprawię silnik. Jezus, Bercik, przestań kopać w tym aucie, ty tu jeszcze coś zepsujesz. Jeszcze nie było takiego sprzętu, żeby Bercik zepsuł. Jo, nie psuję. Jo, ulepszą. Bercik, już żeś zapomniał, że ty masz 2 lewe ręce. Jak mnie zaraz nie puścisz, to będziesz miała 2 lewe proste.
Ty przecież też żeś zapomniał, że ty nie chodzisz w mojej wadze, ja? No dobra, pasuje. Pójdź ci coś udowodnia. Posłuchaj, jak on chodzi? Cicho jakoś. To jest głucho. Te auto ma chodzić tak cicho, jakby kopruch bzykął. A to chodzi za głośno. Uważaj, szukam przyczyny. Patrz. Kaj on morua wydychowo. Nie moruje w ogóle. Popatrz. Ernest nawet o tym nie wiedział. I oto muszę wszystko sprawdzić, pokontrolować. No, jak ja się kupił syrynka, pamiętam, to że chcesz musiał wszystkie śruby zaraz z fabryki prosto podokręcać, żeby się kupy trzymała. Ty chcesz poprawiać niemieckich inżynierów? No, daj niemieckich, ty no, niemiecki i niemiecki. Aby oni byli tacy najlepsi, to mój dziadek by z nimi powstania nie wygrał, wiesz? Ty, słuchaj, no jak ty coś zepsujesz w tym aucie, to ci Ernest zrobi takie powstanie, że ty się nie pozbierasz. Kobieto, jo kombajny na kopalni naprawią. O kurde! Ty, ale wiesz, jakie oni słabe tu te śruby robią? Za słabe! No, za słabe, słyszysz? No ja. Teraz żeś na rychtyk zrobił z niego kombajn. Ach, pani Karlikowa, ale dzisiaj miałem szczęście, nareszcie. A co się stało? O, wszystkie wiadra sprzedałem, co do jednego. No toż pięknie, gratuluję. No, a widzicie, ten wasz kibelek już się przydał. O, widzi pani, trafiłem na złotą żyłę. A jeszcze wczoraj myślałem, wiaderka, maszynki do golenia, czy może żelazko? Jazderku się. Co się stało? Nie, no, wiecie, nie, mnie się zdaje, że ja zapomniała żelazko wyłączyć. Beci. No. 5 stóp do przodu. Brawo. A co ty taki jakiś? A, nieważne. Niemcy w ogóle nie umieją robić wytrzymałych aut. Naprawdę? Naprawdę. Śruby robią za delikatne. Berci, a coś ty nabroił? Nic, chciałem naprawić. Co? Chciałeś naprawić fabrycznie nowego Mercedesa? Idź no, teraz będzie mycie. Bercik, mam nadzieję, żeś wszystkiego tak nie nabroił, co? No pewnie, że nie. W ogóle, że nic nie zepsuł. Ty wiesz, ile tam jeszcze tych śrub dobrych zostało? A. Idź no dalej, bo ciebie też umyję. Bercik, my zadowolimy szwagra, a szwagier zadowoli nas. Pewnie, że go zadowolimy. Nie takich ludzi my zadowalali. Chłopie, ja przygotował specjalną pastę do karoserii. Jak umyjemy, to auto się będzie świecić jak Rolls Royce. Ciekawe. No naprzód go trzeba dobrze potoplać, wiesz? Aha. Ty, pan Zbyszek, to jest ciekawe. Patrz, jak na ta szyba leja pyrsko, a na tamta nie pyrsko. Patrz, na ta szyba pyrsko, tu nie pyrsko. Pyrsko, nie pyrsko. To jest ciekawe, ty pyrsko. Zabierz na tego szlaucha. No, co ty? Ty chyba żeś szyby nie zamknął. Bercik, ale żeś narozrabiał. Zobacz. No, może jakoś to przeschnie, nie? No może. Tylko żeby nie zgniło od środka. Bercik, bo to jest fatalny smród z tej chlizny. Panie Zbyszku, no myślała, że postawiła żelazko. Ale na szczęście, że ich wyłączyła. No i dzięki Bogu. No, trudno. Hajer przodowy nigdy się nie załamuje. Biera się za polerowanie. Co? Jeszcze ci mało? Ale specjalną pastą. Sążek ją przyszykował. Jak ja to wypucuję, to się będzie świecić jak szpada górniczo starego ocząska. Daj, to ci pomogę. Dobra, weź ta szmata i oleca po drugo. Gdzie jest ta pasta? A tam w tym twoim kuble. No. To jo się biera za ta szmata. Bercik, ty jesteś pewien, że ta pasta jest do karoserii? Pewnie. Ja ją mam z czasów jeszcze, jakże miał syrynka. Nareszcie się na coś przydała. Bercik! Co tam? A podzi nosem. No obejrzyj się. To jakieś blanki krzywapno, no. Tak zawsze jest, jak się baba do miejskiej roboty bierze. A nie,
no mój stary się na mnie gorszy i bez to. No ale obejrzyj się, no. No to jest blank coś większego, no. Karlikowo. No co wy chcecie, Hasiok polerować? Co? No przecież to nie jest wopno, to jest pasta do polerowania karoserii samochodowych. A ja całki czas zgodą, że to jakieś takie dziwne to wapno. Ech, te baby. Ej, wopno. Pasta. Wopno. Staszek! Co ty robisz? Coś ty narobił? Przecież mówiłem, że ta pasta jakaś dziwna. Cały Mercedes w wopnie, ludzie, to się wżarło chyba na centymetr. Co ja powiem Ernestowi? Pieronie, co ja zrobię? Becik. No? I on chyba już zaczyna gnić. Pan Boczku. A mówiłem, nie ulepszaj Mercedesa. A co, jogo wymazał wopnym? A teraz nie zwalaj na mnie. Czym kazałeś mi czyścić, to czyściłem. To co ty, chopie, nie rozróżniasz pasty do czyszczenia karoserii od wopna? A sam mówiłeś, że to od syrenki. Pierunie, cała karoseria do lakierowania. Znaczy, teraz nie przesadzaj. A kto zrobił z Mercedesa akwarium? A kto dzisiaj od rana o szwagrze godał? Od ciebie się zaczęło? A kto poszedł do szwagra? A kto mnie zabierał na wolny handel? Bo chciałem ci dać zarobić. Tak. Dziękuję bardzo, obejdzie się. Jeszcze mi pieniądze na dekiel nie walnęły, wiesz? Na dekiel ci nie walnęły, ty, dwie lewe ręce. O Józef, wypraszam, ci dom dwie lewe ręce, ty, warszawioku pieruński, ślimoku jeden. No, uważaj, bo mogę się stać nieprzyjemny. Tak? Tak. Ja ci pokażę, jak ja się mogę stać nieprzyjemny. Na szczęście jest jeszcze u Bercika czym dyskutować. O, no. Zastrzel. Zabij kolegę z wojska. Dobrze, najwyżej padnę w tych waszych Katowicach. Proszę bardzo, koledzy na Legii będą o mnie piosenki śpiewać. A w sumie mnie już też jest wszystko jedno. Pojutrze przyjedzie szwagier i tak mnie porumbie i tak. Naprzód mnie poleje wodą, utopi, potem mnie zasypie wopnym. Tak będzie, biedny Bercik, koniec, szlus. A taki był piękny samochód. No. I miałeś go tylko w nocy pilnować. Teraz to już chyba wolałbym, żeby go ukradli. Bercik! Telefon! Bercik! Halo, Bercik. Ernest? No... Witaj. Mercedes w porządku. Wszystko gro. Jak nowy. No, oczywiście, możesz odbierać. Kiedy chcesz. Jak to dzisiaj? Jak zaraz? Miało być przecież jutro, nie? No, oczywiście. Możesz odbierać. Czekam. Dobra. No i co? Katastrofa. On już jest na zot. Idzie po auto. Ale wiesz, i tak by się wydało. A co to za różnica, czy dzisiaj, czy jutro? Różnica. Ja liczył, że on to będzie odbierał wieczorem. Odbierę, nie zauważy, pojedzie, postawi na parkingu, a w nocy to się różne rzeczy mogą zdarzyć. No, w każdym razie nie byłoby na noc. No niby tak. Ale czekaj. A może wjedź nim do bramy? A po co do bramy by da wjeżdżał? No tam jest ciemno, półmrok. Może nie zauważy? A? Czekaj, to jest myśl. Do bramy. No ale nie. Bo potem wyjedzie na ulicę, wysiądzie, no i zauważy. Ale może nie od razu. Daj szansa. Słuchaj, on może wlezie i zaraz tego nie zauważy. Odjedzie, zauważy po czasie, to fakt. Ale to już nie będzie na nos. To jest dobre. Ale no nie wiem, Bercik, nie wiem. Co nie wiem? Wstawaj, ubieraj się, leć na drogę i go zatrzymaj. Stój z nim na drodze, a jo wjada do ciemnej bramy, rozumiesz? No przecież mu nie odkupimy Mercedesa, no. O,
dzień dobry. Aha, dzień dobry. Jak tam interesy w Wiedniu? A, szkoda gadać. Ewan, austriackie gadanie. Dużo gadki, mało czynów, no. Ale nieważne. Jak tam auto? A, no, w porządku, w porządku. Aha, to dobrze. Nikt się nie dowierał? Wie pan, jakoś mi bardzo zależy na tym wozie. To bardzo dobry egzemplarz. A nie, nie, nikt się nie dowierał, spokojnie. To dobrze. No, proszę mi wybaczyć, ale mam dzisiaj parę spotkań. Ale nie, 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 niech pan poczeka. Bercik zaraz podjedzie, odpali i podjedzie. A, Bercik podjedzie. Tak. Dobrze. A to co? A to? A, sąsiad. Sąsiad traktor ma. Wie pan, on ma pole. Tak. No i osie. W Katowicach. A tak, tak, w Katowicach. No, hałdę obsiał i orze, każdy orze jak może. No rozumiem, ale gdzie ten Bercik? Zaraz, zaraz, pewnie przyjedzie Bercik. A teraz to co? A to? Bercik, co to? Lekko żech zahaczył. I co? No nic, poduszka powietrzna się otwarła. Co? No co? W mordach dostał, mało co mnie nie zabiła. Felerne może te auto jakieś. Po co on poleciał? I tak tam był do wymiany cały przód, karoseria, tłumik, silnik. To był w ogóle kiepski egzemplarz. Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli hanysy się z gorolami. Z pyska szło poznać, kery jest kery. Bez to się prali jak Indianery. Normalne tu były łomoty i trzaski, lamenty, przekleństwa, skomlenia i wrzaski. Aż w końcu Pan Bóg te larmo usłyszał, poważnie się wnerwił i wszystkich wymieszał. Teraz już wszędzie, w kościele i w szkole, są michanysy. Gorol chce godać.